Dziękuję bardzo. Panie Marszałku, Panie Ministrze. Kilka dni temu w Czechach spadła temperatura i prawie wszystkie składy pociągów, również bardzo nowoczesnych, zbliżonych do naszego Pendolino, wszystkie pociągi trzeba było przeciągać spalinówkami. Właściwie został sparaliżowany cały kraj. W czasie próby Pendolino spadły temperatury w Polsce. Nastąpiło oblodzenie trakcji, pantografy przestały współpracować z siecią. I trzeba było ściągnąć pociąg Pendolino z trasy. Proszę powiedzieć, panie ministrze, jak zamierzacie sobie poradzić w zimie z takimi przypadkami i co państwo zamierzacie zrobić na trasie, na przykład na CMC z podróżnymi. Drugie pytanie, panie ministrze. Brak biletów Pendolino spowoduje karę 650 zł. Bilety po 49 zł, wszyscy wiemy, że to jest pewna pula. I panie ministrze, nie ma się co dziwić, że zostały wykupione. Firmy i ludzie wykupywali masowo, którzy w stały sposób dojeżdżają do Warszawy. Tych biletów w zasadzie można powiedzieć, że już nie ma. Zostały tylko te drogie bilety. Co będzie, jak w pociągu będą puste miejsca, pociąg będzie woził powietrze, a pasażer nie będzie mógł wsiąść? Kto personalnie za to odpowie? Kto wymyślił karę 650 zł i nieinformowanie pasażera, że są jeszcze wolne miejsca? Kto to wymyślił w tej spółce? Kto za to odpowie? Bo likwidowanie innych pociągów Intercity, żeby Pendolino było rentowne, bo dobrze wiecie państwo, że z budżetowych pieniędzy nie dostaniecie dopłat do tego pociągu. I wymyślanie 650 zł kary jest po prostu nadużyciem. Dziękuję.